No chyba to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, bo ja używam sporo akumulatorów, ładuję non-stop, rozładowuję i sprawdzam ich parametry. To właśnie akumulator. Przecież on jest mega potężny, ciężki. Napięcie około 52 V, czyli ile? 16S pewnie to będzie. Ale to co ciekawe, że pojemność tego akumulatora to jest 1 kWh ponad. Znaczy to jest połowa zapotrzebowania na prąd mojego całego domu w ciągu doby. Się otwiera i teraz chodź do góry. Zobacz, to jest cała komora akumulatora. Nie? Teraz skrzynczy i spróbujemy ją wyciągnąć. Zobacz, tutaj mamy to i można sobie to wziąć do domu i dzięki temu nie musisz dźwigać całej hulajki. Wiesz? A tu mamy, można podładować też stąd, to są porty do ładowania. Tu jest jeden, a ja mam dwie ładowarki, to tu jest jeszcze drugi port. Są dwa. Niesamowity jest. Prawie jak z wózka widłowego. Teraz tak i sobie to przykręcimy, tylko musi być na zero wszystko. Ten zamek nie jest idealny, już to zauważyłem. Można go też pewnie łatwo popsuć. To jest takie zamknięcie, żeby ci ktoś nie zwędził akumulatora. Ale wygląda to tak. No i to się trochę brudzi, ale ten podjazd jest szeroki na 19 cm. I to jest piękne. Tutaj ma powyżej pół metra, jeszcze można na tym trzymać nogi. I słuchajcie, dlaczego zacząłem od akumulatora, bo bardzo łatwo się go wyciąga i to co jest świetne w nim, bo cała hulajnoga jest mega ciężka. G3 Pro waży prawie 40 kg, więc ona jest ogólnie nieporęczna. Jeżeli chcesz sobie ją podładować albo schować, no to jest kłopot, żeby ją przenieść de facto do chaty, ale można wyciągnąć akumulator, zostawić całą hulajkę gdzieś na dole, na przykład przypiętą, albo w aucie choćby. Natomiast możesz do domu wziąć tylko i wyłącznie akumulator i go podładować. On ma dwa wejścia do ładowania, dzięki temu możesz używać równolegle dwóch ładowarek. Wtedy ten czas ładowania z 10 godzin skraca się mniej więcej do 5 godzin, jeżeli chodzi o tak potężny pakiet. Słuchajcie, na pewno to, co ją wyróżnia w swojej klasie oczywiście, to jest cena, bo cena stanowi mniej więcej połowę tego, co oferty konkurencji. Biorąc pod uwagę, jaki to jest sprzęt, jak on jeździ, co on potrafi, ile może, nie? Bo tu mówimy o zasięgu do 80 km. Powiedzmy, że realnie to jest około, w zależności od tego, jak jeździmy, 50 do 70 km. To jest ta sprawa. Nawet ciężko jest ten zasięg sprawdzić. Mówimy o potężnej mocy, bo tutaj mamy trzy biegi. Ta hulajnoga rozpędza się do 65 km na godzinę. Trzeba być świadomym. I możemy z niej wycisnąć moc do 1500 W. To jest naprawdę potężna maszyna i trzeba być świadomym, że to nie jest hulajnoga dla wszystkich. Ja bym powiedział, że ona głównie służy do jazdy w terenie. Biorąc pod uwagę też przepisy, jakie mamy u nas, no to musimy być świadomi, że każda stłuczka czy kraksan, to wszystko będzie nasza wina, tak? I policja może nas momentalnie zwinąć z dróg publicznych. Natomiast jeżeli jeździmy w terenie, no to jest zupełnie inny wymiar, bo możesz cieszyć się mega wolnością i fajna sprawa, więc specyfika. Jest to inna hulajnoga niż te małe miejskie popierdółki, którymi naprawdę możemy śmigać praktycznie wszędzie. Jeżeli chodzi o hamulce przód, tył, wygląda to bardzo solidnie i wśród zalet, jeżeli chodzi o osoby, które długo jeżdżą tą hulajnogą, to faktycznie hamulce były między innymi też wymieniane. Te klocki hamulcowe nawet po przejechaniu 1000 km całkiem dobrze się sprawują i porządnie ściskają. Na pewno jeżeli chodzi o plusy, no to jest bardzo fajny design, ona jest spoko zaprojektowana, jest dobrze wykończona. Oczywiście część materiałów może sprawiać wrażenie tańszych czy tworzywa niższej jakości, ale trzeba wziąć pod uwagę, że te elementy, które są tutaj istotne, one są bardzo solidnie wykonane. No i też mamy osłonę wszelkich przewodów czy linek. Dzięki temu nie narazimy ją w przypadku upadku czy kontaktu z przeszkodami przy przenoszeniu na urazy czy na zniszczenie tych linek czy przewodów. To, co ją też wyróżnia, to fakt, że dobrze się sprawuje nawet w deszczu. Ja nie polecam tutaj takich rozwiązań, bo wiadomo, że to jest sprzęt elektryczny i dużo tutaj się może wydarzyć, ale mimo wszystko wodooszczędność jest jej zaletą. Bardzo fajną moc ma, naprawdę potęga, jeżeli chodzi o zbieranie się. Ona wręcz wyrywa
z butów. Bardzo fajnie wygląda tutaj oświetlenie. Mamy 11 reflektorów. Kierunkowskazy, one może nie są super wyraźne, ale przy słabszym oświetleniu, na przykład wieczorem, idealnie to wygląda. Mamy też sygnał dźwiękowy, więc jest bezpiecznie, można ostrzec ludzi, którzy przechodzą, żeby ustąpili nam miejsca, czy zrobili trochę miejsca, więc super. Ta hulajnoga też jest bardzo cicha i to jest jej duża zaleta. Ma bardzo dobre zawieszenie, więc to są te jej główne cechy, jeżeli mógłbym wskazać te największe plusy. Czy są jakieś słabsze strony tej hulajnogi? Ja bym powiedział, że być może ten szyfrowy zamek mógłby być troszeczkę lepszy. Czytałem opinię, że ludzie narzekają właśnie na niego, że się rozpadł. I druga sprawa to jest damper. Przy dużych prędkościach ona wpada w wibracje, ale tu musielibyśmy już jechać przy prędkościach powyżej 55-60 km na godzinę. Wtedy ten brak dampera jest zauważalny. Dek jest bardzo duży i szeroki, mniej więcej to jest 19 na 50 parę centymetrów. Stacyjka na kluczyk, mamy w komplecie dwa kluczyki, dwie ładowarki, to mi się też bardzo podoba, że przynajmniej w mojej wersji, bo starsze G3 Pro przechodziły tylko z jedną ładowarką, tutaj mamy dwie ładowarki, czyli można faktycznie skrócić czas ładowania o połowę. Ten czerwony przycisk, on jest też wyraźny, służy nam do włączania napędu, przełączania się pomiędzy pojedynczym napędem a podwójnym. Mamy tutaj też wyraźny przycisk, jeżeli chodzi o zmianę biegów, aktywacji, no i gaz. One mogłyby być troszeczkę lepiej wykonane, jeżeli chodzi o gaz i przełączanie biegów, ale ogólnie nie jest źle. Wyświetlacz też jest dość czytelny. To wszystko sprawia bardzo solidne wrażenie. Nie jest to najwyższa półka, ale to jest bardzo solidna półka. Wyższa niż średnia i ja jestem mega zadowolony z tego wykonania i z tego designu przede wszystkim. Słuchajcie, ale my możemy sobie dużo mówić tutaj o tej hulajnodze, opowiadać cały dzień, a tak naprawdę czas na testy. Ten dron on ma klasę C1, czyli może latać tylko i wyłącznie do prędkości maksymalnej 19 metrów na sekundę. No i zobaczymy, czy G3 Pro podczas tego testu jest w stanie uciec mojemu dronisiowi. Słuchajcie, to był bardzo mocny pojedynek pomiędzy G3 Pro a RM3 i mogę powiedzieć, że w dwóch przypadkach, pomimo walki naprawdę dużej, wiatr dzisiaj jest mocny i dawaliśmy wszyscy troje z siebie wszystko, to jednak G3 Pro dwa razy wygrała, pokonała RA3 i zostawiła go dwa razy w polu. Ciekawy pojedynek, warunki trudne. Daliśmy z siebie wszystko, prędkości podchodziły w okolice 50 km na godzinę. Uważam, że to jest mocna prędkość jak na tego typu drożki tutaj, bo wiadomo, że od czasu do czasu jeżdżą tędy auta, rzadko, ale się zdarza. Ale naprawdę G3 super się spisała, jestem mega zadowolony, hamulce świetnie łapią, fajnie wybierają te amortyzatory i właściwie to niewiele trzeba więcej. Za tą kasę naprawdę niezły sprzęt i myślę, że warto spróbować. Słuchajcie, zostawię Wam link z rabatem na tą hulajnogę. Dzięki serdeczne dla portalu Geekbuying za przysłanie do testów tej maszyny. No i widzimy się w kolejnych epizodach. Myślę, że to jest fajna sprawa, żeby
też pokazać możliwości i ujęcia, jakie jesteśmy w stanie dronem osiągnąć podczas jazdy, na przykład hulajnogą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłych wrażeń, życzę i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!